A teraz telefon do pana Prymka, menadżera Normana Parkę. Nie wiem, czy mamy go już na Prymka? linii. Dzień dobry, Marcin Przemek z tej strony, witam. Witaj, Marcinie. Witam, cześć Bogdel, cześć Kasio. Cześć. W sumie mam do ciebie dwa pytania, Kasiusz. Nurtują mnie dosyć poważnie i nie było okazji ich zadać, chyba nie, czy nie odpowiedziałeś mi na nie na żywo, więc pomyślałem, że może zadam je tak. Dochodzą Czekałeś mnie na pewne Kejcia, słuchy. żeby nie zadać, bo nie Podlansować się, tak, zadawałeś tych jak żadnych wszyscy, pytań. jak wszyscy. Wiadomo. Chciałem się zapytać, czy to prawda, bo chodzą mnie pewne słuchy, że tak ostro jak teraz trenujesz, to trenowałeś ostatnio, kiedy jeszcze marzyłeś o swoich sukcesach w boksie? I drugie pytanie mam do ciebie. Czy to przypadkiem nie jest być może dla ciebie jakaś szansa, ewentualny sukces, by jakimiś tam tylnymi drzwiami z powrotem wrócić do kariery zawodowej? Takie moje dwa pytania. No, trenuję jakby. Wróciłem do mojego rodzimego klubu Sako Gdańsk do trenera Marka No wiem. Chłopaka. Więc siłą rzeczy, wracając tam, po prostu no, nie ma szans się opierdalać, bo trener Marek by mnie wyjebał z klubu po prostu. Jakbym wiesz. Znaczy, oczywiście, jakby trenerowi Markowi powiedziałem, żeby był czasem wyrozumiały, bo ja jakby na poniedziałkowe treningi. Ale tylko na poniedziałkowe mogę się, nie wiem, nie wstać czasem, bo weekend jest, tak? A w weekendy, no tam czasem się pobawię. Ale staram się teraz trzymać głównie przez wagę, bo tak to bym naprawdę się bawił. Jakbym wagi nie musiał robić, to bym się bawił bardziej w weekend, a w tygodniu zapierdalał. Więc głównie z tego powodu trenuję po prostu. Trener Marek Robak mi rozpisał treningi i się ich trzymam, bo tak zaczynałem tam przygodę, więc to też, tak jak tu Boxdel zapytał o pana Andrzeja Kosterę, tak samo do mojego trenera głównego i pierwszego takiego, z którym najwięcej sukcesów zdobyłem, to mam szacunek to tylko z tego powodu. Wyglądają to lepiej, ale to też na plus jakby, nie? A na minus dla ciebie, Marcin, i dla twojego zawodnika. A drugie pytanie było, to nie chcę wejść w Nie, karierę. nie jest to, no bo jednak próbujesz moim zdaniem na ten moment już sobie stawiać wyzwania coraz wyższe. No tak samo mówisz o że chcesz kogoś z teamu McGregora, żeby zaczepić właśnie jego. Trzeba jednak oddać, że powiedzmy jakąś klasę sportową również ci goście reprezentują, więc wydaje mi się, że twoje działania zmierzają ku temu. Takie jest to gdzieś moje odczucie, nie wiem. Mylę się? Znaczy. Po części jakby ja się cieszę, że wróciłem do rodzimego klubu, żeby też tego twojego zawodnika Normana zlać, bo wiem, że jakby mój też trener Mam nadzieję, że Marek to nie Robak nastąpi. mocno pokładał we mnie nadzieję. Ja po 5 latach, tak jak mu na samym początku, w wieku 19 lat, jak przyszedłem do klubu, powiedziałem, że po 5 latach odejdę, jeżeli nie wejdę na poziom europejski. A on, pamiętam, na początku powiedział, to może być za mało, za krótko, a ja powiedziałem, no trudno. I po 5 latach odszedłem, pamiętam, jak mnie namawiał, żebym został, że jeszcze chwilę, może ten. No i wiem, że trochę żalu na pewno nie miał, ale no widział, że mam psychę, że nadaje się do tego sportu. Nie mam talentu, jakby. Ja nie jestem technikiem, nie jestem jakby ten, ale mam psychę mocną, a psychika, ja uważam, że 70% Czyli w tym sporcie. I tak. no, no dobra, nie I przerywam tak ci, no mów. jakby też jakby fajnie chcę jakby wygrać też, żebyśmy mieli taki większy sukces na skalę Polski, chociaż, że wygram w boksie, czyli w tej dyscyplinie, w której startowałem kiedyś z trenerem moim Markiem Chrobakiem. No i to będzie taka wisienka, bo był na mojej walce z Celtostem i był bardzo wkurwiony, nie? Bo on przyjechał tylko na tą walkę z Gdańska. A on jest, no wiadomo, on prowadzi chłopaków, wiesz, do Mistrzostwa Polski, no samych medalistów mamy na sali, z którymi trenuje i jak on przyjechał, no to kurwa mówi, ja pierdolę, co za cyrk odjebał, a ja przyjechałem, chciałem, żebyś go zlał, wiesz, trenowaliśmy, on jakby wkładał w moje przygotowania dużo, przygotowaliśmy różne tam akcje, to, a tu chuj, on odjebał takie gówno, więc to go wkurzyło, no i tutaj. Mam nadzieję, że jakby będzie, wiesz, głównie chodzi mi o to, żeby z uśmiechem wyszedł po tej walce, dlatego chcę zlać twojego zawodnika, no.
nic osobistego do ciebie, no ale przykro mi, ale muszę zlać. No to jest, ja uważam, ja mam do tego podejście dosyć mocno sportowe i w sumie ciekawi mnie przebieg tej walki. Oczywiście uważam, że wygra mój zawodnik, czyli zupełnie inaczej niż ty, no ale wydaje mi się, że mentalność jakaś tam sportowca nie pozwala myśleć o porażce, bo jeżeli zaczyna się o niej myśleć, to się do niej doprowadza najczęściej, więc uważam, że to jest normalne, że jedni i drudzy myślą tylko i wyłącznie o wygranej. No cóż, no jakie pytanie, a jeżeli byś miał okazję przejść na zawodowstwo, czy byś poszedł, czy nie? Jeżeli by ci Fame MMA zaproponowało, nie wiem, walkę o tytuł IBF. Czego? Za 3 lata. O, IBF, powiedzmy tytuł. Zależy w jakiej kategorii, zależy w kim. Myślę, że chyba wiadomo, nie, że to jest jakaś czysta fantazja, tak? No, ale tak. Nie, ciekawość. Z szacunku do sportowców już mój styl życia, ja raczej go nie zmienię, bo mi się on bardzo podoba, żyć pełnią życia. Tutaj robię jakby sobie przerwę trochę i to też jest fajne sobie, jak przeanalizowałem, że kurwa, kas już cały rok w melażu, to fajnie jak się tam, wiesz, odetniesz na te miesiąc, dwa. To są moje najdłuższe przygotowania, bo od 8 marca wcześniej najdłuższe były na El Tosta 3 tygodnie, ale to przez to, że się głównie tam mnie przerażała, że w razie co, jak jakiś lucky punch wejdzie, kurwa, przegrać z takim przegrywem życiowym, to jest tragedia, dlatego poświęciłem 3 tygodnie. Bo na wcześniejszych tych rywali, na Bambra, Rataja i Polaka na Polaka, to w ogóle tydzień przed chyba to miałem 3-dniowy taki melanż długi, że wiesz, tam to w ogóle byłem w dupie. No wydaje mi się, że nie miałeś takiego przeciwnika. A tutaj od 8 marca, czyli równe dwa miesiące przepracuję. I tyle, ale z czystego szacunku do sportu i do sportowców nie chciałbym przejść na zawodowstwo, bo ja, wiesz, teraz może się przygotowuję, trochę tak jakby wróciło we mnie tam część, no bo też czasem sobie pozwolę na weekendy jakieś, ale tak delikatniej, ale wiem, że wiesz, po walce pójdę w taki melanż, że znowu będą mówić, kurwa, ten Don Casio to kurwa, codziennie najebany to, no bo ja... Wiesz, no lubię zabawę. No nie, ja już jakby się w to wprawiłem tak, że ciężko mi teraz ci powiem. Nawet pomyślałem ostatnio, że chyba za wcześnie zacząłem przygotowania i nie to, że jakby lekceważę normalna, tylko mi się wydaje, że ja już jestem na tym etapie, że ja mogę tak ciężko potrenować, jak właśnie trener Marek Chrobak mi rozpisał, tak z miesiąc, bo to ciężkie jest, w chuj. Wiesz, trzymać się wiesz, tego treningu. Chociaż nie wiem, bo może mnie ta dieta męczy, wiesz? Dieta, wiesz, no bo to jak odetniesz, kurwa, 5000 kalorii miałeś, to tak jak paliwo, miałeś 5000 litrów dostawałeś. No, po cichu liczymy, że z Normanem, że ci się nie uda. Że jak? Że ci się nie uda zrobić tej wagi. Ty myślisz? Nie wiem, ja uważam, że zrobisz wszystko, żeby ją zrobić, ale no... Na pewno byłoby przyjemnie tą część gazy jednak przyjąć. Ale tak? Nie, co na początku powiedziałeś, że wydaje wam się, że nie zrobię? Że nie, zrobię? Nie, że mamy nadzieję, że nie zrobię. Aha. Po cichu. A to nie, nadzieję. To już mogę ci od razu powiedzieć, że zrobię, bo dałem sobie to za cel. Taki bardziej niż treningi nawet, to bardziej trzymanie michy. Tam weekend, jak wracam, trochę czasem przegnę, ale bo to przez to, tak jak mówię, że jak dostajesz 5000 litrów paliwa, a tu 2,5, no to jest ciężko. Ja wiem, że teraz jakbym sobie pozwolił tak naprawdę na lightowy posiłek, to bym na jutro 3 kg więcej, więc o tym dlatego mówiłem, że za wcześnie chyba przygotowania, bo teraz ciężko mi ten reżim, cały miesiąc muszę jeszcze trzymać reżim, bo jak sobie raz odpuszczę teraz, no to pójdzie moja waga w pizdu, nie? A to jest ciężkie, bo to kurwa na łeb tak siada ci, że nie możesz tego. No bo dałem sobie za cel, żeby właśnie trochę pstryczka Marcinowi i Normanowi walnąć, że zrobię tą wagę. No dobra, no mam jeszcze na koniec, już żegnając się z wami. Myślę, że największym wyzwaniem sportowym na pewno w tej MMA jest dla ciebie Norman. Oczywiście wierzę w wygraną swojego zawodnika. Mam nadzieję, że obędzie się wszystko bez kontuzji. Chciałem wypromować Instagram takiego gościa, który się nazywa Bogdel.
Ten gruby? Chodźcie na niego, tak, chodźcie na niego, followujcie, ucieszy się, bo teraz podobno ma dietę, więc będzie miał motywację. Na pewno na Instagram Boxel będzie zrzutka do naszego widza, który dzwonił, tak więc fajnie, że napomknąłeś. Zrobimy sobie razem z Kasją również zdjęcie i będziemy po prostu napędzać zrzutkę dla mamy jednego z naszego telewidzów, a przy okazji tam przeleję kwotę 5000 zł z własnej kieszeni i również dowód będzie na story. Tak więc tym, mimo że i tak jest dość kulturalny ten cage, to możemy zrobić coś dobrego i wydaje mi się, że 5000 zł i wypromowana zbiórka, która na pewno dosyć kulturalnie było do momentu, kiedy Marcin zadzwonił, nie? Kulturalnie było dopóki Marcin nie zadzwonił. Tak, Marcin to jest bardzo niekulturalny kolega tutaj. Ja tak myślałem to, właśnie. To są żarty Marcina Prymka, oczywiście znam prywatnie, bardzo ogarnięty koleś, menadżer twojego przeciwnika, oponenta, wroga można powiedzieć również. Więc dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, pozdro. I cześć wam obojgu. Na razie, hej. Pozdro. Pozdro.